sukcesji Teatrze Jaracza. Wszystkie osoby, które odwiedziły w tym czasie te miejsca, powinny przez 2 tygodnie zostać w domach. Światowa pandemia koronawirusa obnaża braki w polskim systemie zdrowotnym, ale pokazuje też, że umiemy się zorganizować. Kierowców jadących z żywym towarem. Do granicy czeka wielokilometrowa kolejka tirów. Trzeba w niej stać nawet 30 godzin. Być nasz oszczepnik Marcin Krukowski, który zdecydował się kontynuować treningi na obozie w Turcji. Dbają tutaj bardzo o czystość, o higienę i o odkażanie co wieczór, co noc właściwie całego ośrodka. Także myślę, że jest to jedno z najlepszych miejsc do treningu w tym momencie. I było to bezpieczniejsze przede wszystkim niż powrót samolotem, nie wiadomo z kim, i potem siedzenie w domu na kwarantannie. Lekkiej atletyki. Jaka będzie noc? Od 2 stopni.